Witam, z tej strony Raf Hart. W dzisiejszym odcinku rozwiązanie konkursu 14 pytań, które zadałem tutaj i powiem Wam, że nikomu nie udało się odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania, choć dwóm osobom były bardzo blisko tego, żeby odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania. Postanowiłem docenić ich trud. I tutaj z sklepu mojehobby.pl powędrują dla tych dwóch osób niespodzianki. Te dwie osoby już o tym wiedzą, z tym, że powinny się uzbroić jeszcze w cierpliwość, ponieważ no teraz są święta, także myślę, że w przeciągu tam tutaj 2 tygodni, 14 dni powinny coś tutaj, jakieś niespodzianki właśnie bezpośrednio ze sklepu mojehobby.pl dostać, więc troszeczkę cierpliwości. Te osoby wiedzą, o kim ja mówię, ponieważ zostały już powiadomione mailowo. I teraz tak, generalnie nikt nie odpowiedział na pytanie, w jakim modelu użyłem silnika elektrycznego. To był H70 AZ model, tak jak tutaj widzicie, jest instalacja, tutaj była bateria, która zasilała ten silnik i ten model, o tutaj jeszcze jest zdjęcie z innej perspektywy troszeczkę, tutaj jest też, musiałem kurczę dorobić, on troszeczkę to wszystko nie pasowało, więc troszeczkę pracy miałem. Gotowy model wystawiałem w Inowrocławiu. I on generalnie miał to do siebie, że kręciło mu się śmigło. Co prawda bateria nie była jakoś super wydajna i tutaj ona tam, nie wiem, z godzinę chyba czy z dwie dała radę. Ale powiem Wam, że taki model z obracającym się silnikiem fajnie się naprawdę prezentuje. Dlaczego ten? Bo on był o dość dużym modelem i tutaj dało radę po prostu wrzucić do niego właśnie silnik elektryczny i napędzić go jakoś. Dobra, także dwóch szczęśliwców będzie nagrodzonych, tak jak powiedziałem. Nagrody niespodzianki będą to modele. Wysyłka bezpośrednio będzie z mojehobby.pl. Swoją drogą troszeczkę ciekawych modeli przybyło. Ja w zeszłym miesiącu, w marcu troszeczkę mniej tutaj zajmowałem się modelarstwem z tego względu, że zajmowałem się budowaniem komputera. Także takie hobby nowe, znaczy nowe. No to cały czas jestem. To też było w pytaniach tutaj, w tych 14 pytaniach. Co jeszcze oprócz tego, że modele buduję? To jeszcze czasami staram się zbudować jakiegoś fajnego kompa. Teraz budowałem desktop, który jest tutaj gdzieś tam za mną, taki czarny. Znaczy w sumie to już jest druga wersja, bo w pierwszej wersji nie mogłem zmieścić wszystkiego, czyli ona była taka dosyć cienka. I później musiałem zdobyć taką wyższą i tam jeszcze też były problemy. Szkoda gadać po prostu, ale teraz mam nadzieję, że już tutaj po tych wybrykach informatycznych wrócę pomału do budowania modeli, zwłaszcza, że niebawem będzie konkurs modelarski w Olsztynie. To jest taka też moja taka zajawka. Do Olsztyna mam niedaleko, nie wiem jeszcze, no chciałbym bardzo być, ale to jest na razie tak 80-90%, że będę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zresztą słuchajcie, jest informacja o konkursie u mnie na kanale. O, tutaj jest. Także jakby ktoś chciał jeszcze, to może sobie tutaj na szybko. Co tutaj jest? Tutaj nie ma opisu, ale jest tutaj informacja. 15-16.04 w Olsztynie. Festiwal Kultury Modelarskiej. Jeżeli ktoś ma blisko, to może po prostu podjechać. Zobaczyć. No ja też tak super blisko nie mam, ale planuję być. Planuję, zobaczymy, co z tych planów wyjdzie. Dużym plusem tego konkursu jest to, że nigdy w życiu nie brałem udziału w konkursie w Olsztynie, więc wszystkie moje prace z poprzednich lat modelarskie prawdopodobnie mogę wystawić, chociaż nie mam ich aż tak dużo, więc zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie.
Dobra, to tak by było na temat konkursu, na temat festiwalu i teraz jeszcze na temat modelu. Jeszcze tutaj Arma Hobby ostatnio wrzuciła jakieś zdjęcia, że już jest blisko, już blisko. Kwiecień, maj, czyli kwiecień to już mamy w zasadzie teraz. Kwiecień, maj, czyli może końcówka kwietnia będzie. Hurricane MK2C w 1 do 48. Tutaj na stronie Arma Hobby możecie sobie zobaczyć rendery. Bardzo, znaczy wiadomo, no, ci, którzy składali w 7.2 wiedzą, że model jest bardzo fajny. Trzyma wymiary. Jest bardzo, bardzo dokładnie zrobiony. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o 4.8, bo wiadomo, że 7.2 ok, to tam jakieś mogą być jakieś niedomówienia, mogą być jakieś pominięcia. Wiadomo, im tutaj ten model fizycznie jest większy. Skala 48 ma już to do siebie, że tutaj już naprawdę można dość dużo detali wrzucić. Słuchajcie, nowe formy 2023 w skład zestawu wchodzą. Części plastikowe, trzy ramki szare i jedna przezroczysta. Sama ilość ramek to już o czymś mówi. Trzy ramki szare, więc no, jestem ciekawy, ile elementów będzie i ile będzie więcej tych elementów niż w skali 1 do 72. 3 to będzie na takiej zasadzie, że jest 1 do 1, po prostu powiększamy model z 7.2, 3 dodajemy nowe elementy. Sam jestem ciekaw, jak to tutaj, jak do tego tematu podejdzie Arma Hobby i zobaczymy, co tutaj Arma Hobby zrobi. Tak jak powiedziałem, jestem bardzo ciekaw, co w tej 4.8 wyjdzie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie lajki, unlajki i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem w następnym filmie.